Szanowni Państwo, jest obiecany orędzie cesarza do narodu. Mamy wyniki wyborów. Według pracowni IPSOS frekwencje 72,9 to są dane PKW. Jeżeli chodzi o sondażownię IPSOS, PiS 36,8, 200 mandatów. Koalicja 31,6, 163 mandaty. Trzecia droga 13%. 55 mandatów, Nowa Lewica 8 i 6, 30 mandatów. No i zaskakująco niski wynik Konfederacji poniżej wszelkich oczekiwań 6 i 2, to jest 12 mandatów. Moi drodzy, przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach, bo ta frekwencja, to jest, to jest naprawdę budujące, że, że tylu ludzi poszło oddać swój głos. Czuć było już od pewnego czasu, że Ludzie chcą zmiany. To wszystko nie jest takie absolutnie jednoznaczne, bo prawo i sprawiedliwość jakby nie patrzeć, wygrało, jeśli chodzi o, o wszystkie partie czy koalicje, które startowały, natomiast wydaje się, że z takim wynikiem większości nie zdobędzie. Oczywiście nie wolno dzisiaj jeszcze niczego przesądzać, bo ja wiem, że jest już duży hura optymizm po stronie opozycji, ale mnie gdzieś przeszła taka myśl przez głowę, że, że to jeszcze wcale nie musi się tak skończyć. Bo każdy poseł, który zdobył mandat yy, i wszedł do Sejmu, nie jest w żaden sposób związany, znaczy moralnie jest związany z tą partią, z tymi wyborcami, ale on może, że tak powiem, dokonać transferu. I, I jak to się wszystko zakończy, nie do końca jestem dzisiaj przekonany, ale chciałbym zaapelować do wszystkich o spokój. Wygrała demokracja. Yy, ludzie pokazali, że w większości chcą zmiany i wszystko na to wskazuje, że taka zmiana się dokona. Ale nie wolno też zapominać o wyborcach prawa i sprawiedliwości, bo jest ich wciąż bardzo, bardzo wielu w naszym kraju, i życzyłbym sobie, żeby rządzący o tych ludzi również zadbali zadbali o ich przekonania, o, o ich wartości, ale oczywiście głos będzie należał do większości. Mam takie poczucie, że z jednej strony jest bardzo duży hura optymizm po stronie opozycji, co zrozumiałe, bo wszystko tutaj wskazuje na to, że będzie zmiana, y, zmiana opcji rządzącej, natomiast no, potrzebna będzie koalicja. Koalicja, która będzie się składała de facto z czterech partii a właściwie a nawet więcej, jest, a, a, bo jeszcze a, razem na lewicy. A nawet jest. A, to razem, a, tu koalicja, już, obywatelska a koalicja obywatelska to jest partii. to jest przecież nowoczesna i i pro, czyli, Zieloni. Zieloni, chodzi e, Polska. To jest 7-8 partii będzie tworzyło tą koalicję. Ja y, jako człowiek 44-letni pamiętam y, bardzo młodą Polską Demokrację i pamiętam, że przy tak dużej ilości podmiotów, które które zabierają się do rządzenia, często dochodzi też do różnych no, niesnasków czy, czy takich ambicjonalnych, różnie personalnych tarć. Więc osobiście nie, nie wydaje mi się, żebyśmy mieli przed sobą całą kadencję. Za dużo jest ośrodków, rząd, rząd, w, rząd, w rządzącej koalicji będzie za dużo ośrodków. Jestem o tym absolutnie przekonany. Ale oczywiście życzyłbym sobie, żeby, żeby mimo wszystko. No właśnie, bo tutaj była taka y, prognoza, diagnoza politologiczna, ale jakby taka Twoja opinia na temat tego, co dzisiaj się wydarzyło, y, też pod kątem tego, jak Ty się na to zapatrujesz tak prywatnie, bardzo mocno, pod kątem Twoich poglądów. Ja chciałem, żeby wygrała demokracja i żeby rządzili ci, którzy mają większość. Te wyniki są y, dla wielu ludzi, którzy chcieli zmian, szczęśliwe. Natomiast cały czas powtarzam, nie wolno zapominać o wyborcach prawa i sprawiedliwości, bo jest ich wciąż bardzo, bardzo wielu. I nie można tym ludziom dzisiaj jakby no, nakazywać, odbierać im ich przekonania, ich, ich upodobania. No, wiadomo, że rządzi większość. Natomiast ta większość niestety składa się z bardzo wielu podmiotów i to mnie niestety troszkę martwi. Nie zapominajmy, że pan prezydent to człowiek wywodzący się z środowiska z, ze środowiska i Prawa i Sprawiedliwości. A to powoduje, że te rządy tej, tej opozycji, dzisiaj jeszcze opozycji, no nie będą też takie najłatwiejsze, bo, bo jednak tam też może... Tam jest, przypominajmy, jest taki wentyl bezpieczeństwa, że jest tak zwana mniejszość blokująca, czyli podtrzymująca weto prezydenta, i to jest wystarczy 185 posłów. A mamy tak, PIS, 200 mandatów, no i Konfederacja też Czy oczywiście starczy może... na odrzucenie weta prezydenta? Tak. Starczy. Z samego pis a jeszcze mamy Konfederację, która też może czasami mieć inne zdanie niż rząd. Yy, nie, nie, nie o to pytałem. Jeżeli prezydent zawetuje. To star starczy. To starczy na odrzucenie jego weta. Wystarczy na podtrzymanie jego weta. Na podtrzymanie jego weta. No Takie. więc o to mi właśnie chodziło. No do tego zmierzam, młody człowieku, że, że to nie będą proste rządy. To nie będą proste rządy i to będzie sytuacja, yy, z jaką się nie mierzyliśmy wiele, wiele lat. Mnie ten podział na, na scenie politycznej dzisiejszy przypomina wczesne lata 90., kiedy to. Yy, w parlamencie znalazło się mnóstwo ugrupowań, łącznie z, z Januszem Rewińskim Rywi, i Polską Polska partią przyjaciół, przyjaciół Piwa. piwa. Więc y, dzisiaj są to troszkę podobne czasy, ale ja przede wszystkim apeluję o spokój. Słuchajcie, prawda jest taka, że to, co już mówiłem tutaj wcześniej na, na tej antenie, to nie my jesteśmy y, dla polityków, tylko politycy są dla nas i, i generalnie głos społeczeństwa musi być słyszany y, i politycy muszą, Muszą próbować no, nie skalać się tym symptomem wody sodowej. Jest wielu doświadczonych polityków, tak jak Donald Tusk, premier Donald Tusk, który, który jestem przekonany, że wszelkie te kwestie już ma dawno za sobą. Ale jest również wielu młodych polityków, którzy mogą się trochę zakończyć. Ale właśnie władzę. co do młodych, według Ipsosu, frekwencja w grupie wiekowej 18-29 wniosła 68,8%. A o to się bardzo obawiano, że młodzi nie pójdą do tych wyborów. Poszli. I poszli. I bardzo dobrze, że poszli, bo jeżeli chcą być reprezentowani i słyszani, to muszą pójść na wybory. Frekwencja jest bardzo zadowalająca. Dzisiejsza scena polityczna jest bardzo, ale to bardzo zróżnicowana i na pewno będzie to zupełnie, i to już nie chodzi mi tylko o poglądy, tylko to będzie zupełnie, nawet z technicznego punktu widzenia, zupełnie inne rządy. Marcinie? To będą zupełnie inne rządy. Mamy, co do, co do opozycji, mamy materiał z e, sztabu lewicy, tak więc e, bardzo o niego proszę. I teraz, cztery minuty, sztab lewicy dla państwa. Chcę wam powiedzieć. Właśnie z tym, że jeszcze wiele osób czeka, żeby oddać głos w ogóle, to jest dopiero porażające że mieliśmy te problemy, że były dwa alarmy bombowe, że były pewne incydenty wyborcze. Oczywiście za incydenty wyborcze, czy za alarmy bombowe nie podnosi odpowiedzialności pakawo natomiast za zorganizowanie kar do głosowania, których nie starczyło i generalnie cały system głosowania, który się okazał no poniekąd niewydolny, skoro mamy takie sytuacje, no to jednak yy, czeka nas bardzo gorąca noc, bo jeszcze ludzie, yy, jeszcze oczywiście nie mamy wszystkich wyników, to po pierwsze, na cząstkowych wyników nie mamy tych wyborów. Będzie liczone referendum, mamy głosy Polonii, yy, mamy teraz sytuację w lokalach. Tak naprawdę, niby teraz trochę coś wiemy, ale myślę, że przez następne dwa dni jeszcze rzeczywistość w Polsce się może zmienić. Będzie nerwowo. Natomiast ja apeluję jeszcze raz o spokój. Po raz trzeci to mówię, ale to jest bardzo ważne. Nie dawajmy się prowokować żadnym sytuacjom. Prawda jest taka, że wszyscy ci, którzy mają głos oddać, ten głos oddadzą, bo, bo te karty przecież zostaną dostarczone. Natomiast o tyle mnie to dziwi, że ta cisza wyborcza została że tak powiem, przerwana w sytuacji, kiedy jeszcze nie wszyscy oddali głos. No to jest sytuacja dosyć, dosyć no, co najmniej dziwna. Czy mamy coś, jakieś więcej informacji na temat, ile osób jeszcze nie zagłosowało? No nie wiemy, nie wiemy tego. To są wszystko tylko doniesienia, że wiemy doskonale o tym, że są takie sytuacje. A potwierdzone? No, wydaje się, że jeżeli są relacje na bieżąco do tych ludzi, to myślę, że tak. Plus jeszcze sytuacje, gdzie po prostu tych kart nie starczyło. No to, no to, no to, no to, no to jest dziwne, no ale to jest, to jest, że tak powiem, już pytania do komisji wyborczej. No, jak to się stało, że, 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 że brakło kart do głosowania? No, to, jest, to jest sytuacja chyba, wydaje mi się, zupełnie bez precedensu, jeśli chodzi o, o wybory w wolnej Polsce. No może nie spodziewałeś tak wysokiej frekwencji po prostu, no ale to tak czy siak, nie Tak naprawdę nie trzeba, trzeba zrobić tylu jest uprawnionych do, do głosowania, plus 100% plus narzutka, być. tak? Jeszcze na to, jakby ktoś podar karty zniszczył, coś by się wydarzyło. Nie, no to są zgubił. To są absolutnie rzeczy no, fundamentalne, no, ja sobie nie wyobrażam, no to są, to są błędy na poziomie, no nie wiem, tego, że jakby uczeń zapomniał trzech zeszytów do szkoły. No to, to, to są takie błędy. No, przecież jeżeli jest tyle uprawnionych do głosowania ludzi, to tyle ma być kart. To są jest 5 jest lat na przygotowanie się, przepraszam, kadencja, 4 lata, lata Sejmu trwa, są 4 lata na przygotowanie się do wyborów. Także to są rzeczy, wydaje mi się, no, dosyć takie no, niepokojące, że tak powiem, ale, ale nie powinniśmy się tym zbytnio jakoś denerwować, bo ja uważam, że wszyscy ci, którzy chcą oddać głos, ten głos oddadzą. Teraz tak, na bieżąco będziemy jeszcze sprawdzać wszystkie doniesienia. Mamy też informację dla fanów sportu, bowiem doskonale, że trwa teraz mecz na Narodowym. Polska z Mołdawią 1 do 1, także no niestety tutaj na pewno wszyscy Polacy Jak są niestety? zawiedzeni. Jak niestety? Przecież ostatnio nas zlali do wiwatu. Mówiłem, że jest szansa wyrwać remis, i ten remis być może wyrwiemy. Także spokojnie, spokojnie. Rozkręcają się chłopaki, Rozkręcają Je, spokojnie się Spokojnie do... zaraz się rozkręcę, tak? No ale cóż, będzie chyba... lepiej. Chyba, chyba to jest koniec naszych marzeń, euro, jeżeli chodzi o eliminację bezpośredni awans. Eee, tak, jeżeli chodzi o pytanie, czy mamy jeszcze jakieś pytania, szato, bo oczywiście cały czas można zdawać naszym gościom, niezależnie kto akurat jest z nami. Ale ostatnie pytanie, bo tutaj też ludzie o to dopytywali i już o tym trochę mówiłeś, natomiast. Jeżeli chodzi o tą sprawę mediów w Polsce, bo tak, oczywiście, jeżeli chodzi o YouTuberów, się Pan do Ragate, a jeżeli chodzi o generalnie, jak będą teraz kanały wyglądać w internecie, no to chyba najgłośniejsza sprawa to cały czas. Krzysztof Stanowski odchodzi z KS. Te filmiki z Mazurkiem, tak mówi się o tym, że może posępić nowy kanał, może wróci na weszło, zobaczymy. Jak to może według Ciebie wyglądać, bo wszyscy no znają Wasz legendarny, można powiedzieć, roast. To znaczy spe spekulowanie na temat Krzysztofa Stanowskiego, który. W sposób tak ordynarny kpi sobie swoimi żarcikami z pedofilii są dla mnie zupełnie jakby nie na miejscu. Nie chciałbym rozmawiać na jego temat, ponieważ jest to dla mnie człowiek, który no, nie powinien w ogóle po czymś takim w przestrzeni publicznej uczestniczyć. No, więc jakby ta rozmowa myślę, że jeśli chodzi o akurat o Krzysztofa Stanowskiego, nie ma sensu. Bo, bo jego no, no, przez państwo doskonale znacie, I to, te. te, te te obleśne żarty, gdzie już było wiadomo, że, że mamy problem, gdyż mogło dochodzić do aktów pedofilskich na, przez, dokonywanych przez różnych youtuberów, to zamiast skonsolidować się i, i zachować wielką powagę nad tym, bo to jest, bo to jest krzywdzenie dzieci, to jest najstraszniejsze. To, to są najstraszniejsze zbrodnie, jakie sobie można wyobrazić. A on sobie z tego robi żarty, tylko i wyłącznie pod to, żeby iść trochę pod prąd i żeby robić wyświetlenia. No przecież to samo zrobił z Zatoką Sztuki. Kiedy to, pamiętamy wszyscy, śmierć poniosła dziewczynka Anaid, która była skrzywdzona, a Stanowski sobie postanowił z tego zrobić happening w postaci nabijania lajków i takie zdjęcie na przekór wszystkim wrzucił z dzieckiem na tle Zatoki Sztuki. To było, to było naprawdę, to jest coś Marysinie, skandalicznego. No. cesarzu, dziękujemy Ci za Twoje orędzie. Tutaj stawiamy kropkę w naszej rozmowie i w całej naszej rozmowie podczas dzisiejszego wyboru, ale na pewno będzie się jeszcze działo przez najbliższe dni. I szanowni Państwo, łączymy się teraz z